Siemanko, z tej strony kolejny was w kolejnym odcinku z serii Polscy Sąsiedzi. Widzowie, to jest chyba wasza ulubiona seria, także zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, ale również jest z nami Michał. Moja jest. Moja również, to jest ulubiona chyba, chociaż szczerze to lubię wszystkie serie, ale tak. Kurde, Polscy Sąsiedzi to jednak to jest ta pierwsza seria, od której my jakby zaczęliśmy te wszystkie serie, nie? Polscy Sąsiedzi, widzowie, to jeszcze była seria, która była w Farmingu 17. No. Później w 19 ona była, nie? 19. Jak chcecie tą serię jeszcze raz pooglądać, to wbijajcie na Hero wspomnienia, to gdzieś może w marcu będą. A, w marcu. No to widzowie, no to w marcu mniej więcej gdzieś będzie. No nie wiem kiedy. Wiem, że w połowie stycznia zacznie się chyba FS 17 w ogóle? No to już. Ale to było gdzieś pod koniec 17, to wiesz, to tam kurde rok praktycznie. To co ja pierdzielę, to w marcu pewnie nie będzie, jak były codziennie filmy w 17 roku. Kurde, no ciekawe. Za rok mniej więcej. No to widzowie, gdzieś za rok możecie pooglądać sobie, powspominać. Ale co jeszcze chciałem wam powiedzieć, no ta seria kurde naprawdę już trwa dłuższy czas. Ale myślę, że ona tak się rozkręciła, kurde, już chyba w 19, pamiętam jak my ją robiliśmy. Tak, no. To ona wtedy już się tak dobrze rozkręciła, no ale teraz... Dziechowie wtedy. Tak, ale w 22, no to już w ogóle to jest... Kurde, nawet nie pamiętam, jak co my tam za maszyny mieliśmy w FS19. Mieliśmy gospodarstwa też koło siebie, przy głównej drodze. Polscy... Jak to wyglądało, kurde, ja zapomniałem, jak ja nie wiem... chyba. Słabo pamięć mam, widzowie, to kurczę... Ja zaraz tak z ciekawości zobaczę, jak to wyglądało. Ty, w 19 to ja nie wiem, czy to... Bo my jakby najpierw mieliśmy chyba w trójkę, a później we dwójkę zrobiliśmy, no. Polscy Sąsiedzi, widzę. Dobra, już mi się wszystko przypomniało, widzowie. Tutaj taki tego Ursusa mieliśmy. Jak ktoś chce, no to po prostu zobaczcie sobie te poprzednie filmy i sobie wspominacie. Fajne wspomnienia. To pierwszy odcinek z 3 lata temu, Polscy Sąsiedzi, 142 tysiące wyświetleń u mnie. U mnie też chyba. Drugi u ciebie miał stówę prawie. No to też nieźle. A w FS-ie 19 Polscy Sąsiedzi, co już we dwóch robiliśmy, to 70 koła 2 lata temu. Mhm, też spoko, kurde. Pierwszy odcinek z FS-a 22, ile wyświetleń zrobił? O kurde, ciekawe, ale to też ciekawe, kiedy to było, z rok temu, czy więcej, może dłużej niż rok. Polscy Sąsiedzi tu na tej mapie ile? 62 tysiące, rok temu, ale data dokładna. Ale już chyba rok na tej mapie nagrywamy, nie? 8 czerwca 2022, to już jest ponad. To ponad rok na tej mapie, widzowie. Zaraz będzie półtora. Wyobraźcie półtora sobie. Roku praktycznie seria, no nie? I widzowie... Będzie miała, tak na oko. No i tak szczerze, no to bez... ani jednego weekendu bez tej serii, no. No. Ciekawe, ile na przykład, jakby patrzeć ogólnie, ile wyświetleń zrobiła na przykład tylko i wyłącznie ta seria. Jakby robić playlisty. Ciekawe. Ogólnie wczoraj liczyłem sobie wyświetlenia te na scenie farmingowej, no nie? No. To nie zgadniesz, kto ma największe. Mi się wydaje, że ty. W tym roku. To mi się wydaje, że ty. Policzyłem tam, no. Ja miałem na przykład do dnia wczorajszego, czy tam przedwczorajszego, bo to nie wiem, co Blade jak pokazuje, 19 445 948. O kurde. No i na drugim miejscu, to też chyba zgadniesz. To pewnie Mafia Solec. No, 19 343 885. Okej. Okay. To masz tak naprawdę 100... Ja to 10 pewnie gdzieś różnicy tylko. Na piątym miejscu dopiero pewnie, co? Mi nie pewnie nie sprawdzałeś, ale ciekawe. Już tak, dojadę do końca i zaraz zobaczę, bo to się szybko liczy. Ty, bo jestem ciekawy. Nie, no może na piątym to nie. Mi się wydaje, że pewnie... Może na trzecim, na czwartym. Ty u siebie szybkie rozliczenia możesz zobaczyć w tym, w panelu, no nie? Mi się wydaje, że na czwartym... No chodzi ci o ten Social Blade? W panelu tym normalnie YouTube'owym. A, że ile wyświetleń, tak? Zrobiłem. No. W ostatnie 365 dni? Nie, 2023. A, 2023 po prostu zaznaczyć. Co? No kurde, ciekawe jestem, poczekaj, gdzie tu zaznaczę, bo na telefonie. A, 2023 po prostu zaznaczam. No? No to ja zrobiłem, no dużo mniej, ja zrobiłem 9 375. 9 375, tak? No. 370, no 9 375 tysięcy. Dobra, zaraz zobaczymy, kto tam się jeszcze liczy. Ciekawe. No Mister Adamo 15 na pewno go wyprzedziłeś, bo to nie ma opcji, żebyś go nie wyprzedził. Jak on robił często po 300 koła, a ty milion miesięcznie, no nie? No, czasami nawet i ponad teraz w listopadzie chyba zrobiłem dużo. No ta średnia koło bańki wychodzi do no, tobie. No, 1100, w październiku 1200, no tam pewnie średnia koło bańki jakoś będzie, znaczy no trochę mniej. Bo jak 9 350 no to nie wychodzi, no.
Ale i tak jestem zadowolony, widzowie. Nie wiem, czy to w ogóle nie najlepszy rok. Najlepszy rok od początku do wyświetleń? Kanału. No, tak mi się wydaje. Chociaż ciekawe, jak wyszedł 2020. W 22, no, w 22 zrobiłem 6,5 miliona, w 23 to jeszcze się nie skończył. 9,375, nie? No to, kurczę, ciekawe, jak będzie 2024, widzowie. Zobaczymy. Już ci liczę. 2024, widzowie, zaczynamy z przytupem, bo gdzieś w pierwszej połowie stycznia wychodzi piosenka nowa. Także czekajcie, już poszedł artykuł nawet na Disco Polo Info, widziałem, że już się pojawił, także możecie też sprawdzać artykuł. Fajnie, 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 superancko. Także no na pewno... Tego typu, Benz Benz. Tak, na pewno niedługo też usłyszycie tę piosenkę, jakby jakiś tam urywek z tej piosenki, bo też chciałbym zacząć promocję już powoli. Zrobimy jakiś konkursik, tutaj z tym skaczemy w górę. Mam trochę sprzętu w sumie do oddania dla was. Także może zrobimy na jakiś sprzęt. Mam jakieś myszki, kurde, co tu jeszcze? Słuchawki, mam klawiaturę jedną. Także na jakiś sprzęt zrobi się losowanie. Więc to też będzie fajny, myślę, konkurs. Taki gruby. Kilka nagród będzie. Także myślę, że warto będzie wziąć udział. No zobaczymy, widzowie. Zobaczymy, jeszcze na razie nie ruszam z promocją, ale wymyślę coś na pewno fajnego. Także trzeba na razie jeszcze chwilkę poczekać, no. A co, sprawdzasz tamto, jak to ten wygląda? No, no. To sam ciekawy jestem, kurde, jak to... Ciekawe, który ja będę... Ciekawe, no, ciekawe. Zobaczymy, jak pójdzie 2024. Mam nadzieję, widzowie, że co roku będzie lepiej, no zobaczymy. Będziemy się starać tutaj jakoś działać. No, ale to, kurczę, szczerze, to ja tak myślałem, że ty będziesz pierwszy. Bo jak ja nawet kiedyś coś sprawdzałem, to... Roku, jak to będzie, no nie? No, ale ja nawet kiedyś sprawdzałem, to... Już jakiś czas temu było, to ty byłeś pierwszy, jakby pod względem wyświetleń. Już było jakiś czas temu, no. Także wiadomo, widzowie, nie mówimy tu o subskrypcjach, bo subskrypcje to... Tak szczerze, to nic nie znaczą. Po prostu to małe znaczenie, to subskrypcje mało znaczą, kiedyś troszeczkę inaczej było. Teraz, no, liczą się głównie wyświetlenia. Bo to jakby cały czas trzeci nie będziesz. Brączkowi tak wychodzi 11 miliony 271. No to w sumie nieduża różnica, tak szczerze. O kurde. No 2 miliony. O, chyba różnica subskrybentów, no nie? Widzowie, ja się tepnąłem, zobaczcie do tego, ja. Tego. No a różnica subskrybentów jest ogromna. No to nieduża różnica. Ale fajnie, fajnie, że top 4 jestem. No. Bo chyba czwarty tu już będę. No nie masz nawet kanału takiego większego, który mógłby cię wyprzedzić. No w sumie, ale zobacz, patrząc na moje subskrypcje, mam 80 subskrypcji, to i tak jest, no, nieźle, nie? Ja jeszcze zobaczę tak z ciekawości tego Mr. Adamo 15 na przykład. Ciekawe. Bo jest też na przykład ten kanał Czarny Pan, tylko że on wstawia shortsy, no nie? No. A shortsy, no to wiadomo, że te kanały, no mega wyświetleniowo ci idzie do góry. To widzowie tego to nie ma co liczyć. No tak, no tak, wiadomo, że tam chłopaki z MST, no to jest, kurczę, duża grupa i też fajne filmy na pewno. Ja nie wiem, bo nie śledzę tak za bardzo teraz, kiedyś śledziłem, ale no też, kurczę, dużo ludzi ogląda, nie? Także no... Kurde, no to są takie, no, no nie liczyć tego na przykład Tanasa z MST. No to, no i Mr. Adamo 15, jak on ma 700 tysięcy wyświetleń miesięcznie, to też nie, no ale Brączek, Mafia Solec. Chyba Brączek i Mafia Solec to taka topka, jest, nie? To jest topka YouTube'a, jeżeli chodzi o farminga, jeżeli chodzi o wyświetlenia, no nie? No. Też, no dlatego pewnie jesteśmy na czterech pierwszych miejscach, jakby nie patrzeć. No tak, no tak, no kurczę, fajnie, fajnie. Super, oby to szło jak najdalej, żeby to się rozwijało. Teraz, kurczę, też nowości będą, no zobaczymy, jak ten grudzień pójdzie. Myślę, że fajnie. Grudzień musimy wykorzystać dobrze, bo teraz będziecie mieli też troszkę wolnego, widzowie. Jestem ciekawy, kiedy wam się wolne zaczyna. Ale ma ciężko ten mój, kurde, ciągnik z to przyczepą, ten New Holland. New Holland? New Holland, już ja będę musiał przyczepić, bo nie daje rady on z to przyczepą. Jak już jest nasypana, to on pod górkę ledwo coś ciągnie. Ale to jaki ciągnik byś przyczepiał? Tam klasa? Tego, klasa, no albo do czwara zaczepię, wiesz? To do czwara, wiesz, bo klasa aż za dużo mocy do tego ma. Tak? Nie, no, ja ci mówię. To ja zaczepię, słuchaj, tego. Do czwara w sumie, bo klasem to... Właśnie, to cię... Ja ci mówię, no... Klas to by rozerwał przyczepę praktycznie, to całkowicie bez jest sensu. Jesteś zazdrosny do tego klasa, może ja jednak klasach ja podczepię. Nie ma... Moim zdaniem nie ma sensu, wiesz? Myślisz, że nie ma sensu?
Może i się w sumie i wstrzymam. Może się w sumie i wstrzymam. Ja pojadę, chyba już to przyczepę odstawię, bo nie wiem, czy tu się więcej zmieści do niej. No to jedź, jedź. Nie dojadę. Do mnie do Sylosu i tak będziesz sypał. Tak, tak. Bo nie, nie masz z tym problemu, czy jest problem? Nie, jasne, jasne, nie ma żadnego problemu. Okej. Tak, wiesz, magazynowo, razu... żeby ci szczury zjadły, to... Tak, się klasa od razu podczepi, po to przyczepy, to on tam bez problemu da radę. Bez żadnego kłopotu, dobra, cyk. Pełna będzie, słuchaj. Ja też nie chcę sypać nie wiadomo ile, żeby nie przesadzić tutaj. Sąsiad, jesteś? Jestem, jestem, jak najbardziej. Czekam, aż się wysypie, no nie? No tak. A jak tam zdrówko u ciebie? Wszystko dobrze? Wzorowo, wzorowo. Bo u mnie licho, coś mnie widzowie gardło boli, tak jakoś kataru, dzisiaj muszę wziąć jakieś leki. Na spirytusie oczywiście. Widzowie, na spirytusie, ja się nie leczę lekami. Nie wiadomo jakiego pochodzenia. Spirytus leczy po prostu wszystko. On ma potężną moc. Oczywiście nie, no żartuję, wezmę jakieś leki, widzowie, żeby mnie nie rozłożyło na sam weekend. A, wy to oglądacie i tak weekend. Wy to oglądacie, widzowie, w piąteczek, także wam się weekend dopiero, znaczy nam się weekend zaczyna. To jest śmieszne. Jak myślisz? Ile Mister Adamo ma wyświetleń w tym roku? Kurde, ciężko mi powiedzieć, nie wiem, 6, 7 milionów, 7, 8 milionów? 6. 6, tak? 0,75 tysiąca. 6 milionów. To masz 3 miliony, no 3, ponad 3,300 masz więcej. Ale to może Mister Adamo też nie robi jakoś często odcinków, co? Bo ja też nie wiem. No, odcinki, on ma chyba codziennie, nie wiem jak to działa, ale chyba codziennie ma odcinki. Nie wiem, no kurczę, mimo wszystko fajnie, że te 9 milionów, no to i tak jest różnica pomiędzy poprzednim rokiem, nie? Jak zrobiłem, jest fajnie. Jestem szczęśliwy, jestem zadowolony, myślę, że... A na tym roku ile miałeś? Patrzyłeś? Ty, patrzyłem. Już ci powiem, poczekaj. W tamtym... Na telefonie to patrzysz? Na telefonie, no w tamtym roku ja miałem 6,5 miliona, no 6 milionów 490, to 6,5 miliona. No a w tym a jeszcze się nie skończył oczywiście, bo wiadomo, jeszcze grudzień tu się będzie zaliczał. No 9, myślę, że 10 milionów przekroczy, nie? Także kurde, kozacko, tak szczerze. 10 milionów zrobić, to jest fajny wynik. Bardzo fajny, no. Myślę, że będzie nawet ponad 10 milionów. Szczerze. Delikatnie ponad, ale 10 około będzie. Dobra, wysypujemy tutaj u ciebie. Sypię tutaj u ciebie, słuchaj, bo to... Jeszcze masz miejsce w Silosach, to w Silosach to nie ma problemu. Ja będę miał mniej niż w tamtym roku. Mniej? Chyba. Bo w tamtym roku miałem 21 milionów 750 wyświetleń. No. Tysięcy. No a w tym roku z opóźnieniem pokazuje 19,5, no nie? No to brakuje mi 2 miliony praktycznie. No to będzie bardzo podobnie. Bardzo podobnie pewnie, ale to jest kurde i tak ile, ja pierdzielę. Kolosalna liczba. A ty gdzie jesteś, na polu? Na polu jestem, cały czas kosza. Dobra, dobra. Ja tutaj muszę się zakręcę się. No to tutaj będę podpinał tego klasika. Muszę go klasika? Nie. Nie, no żartuję, klasa nie. Klasa już zostawię. Myślałem, że będziesz kurde męczył go. Nie, odpocznie, wiesz co, do ćwara podczepię. No, Dorek sobie zostaw klasa. A ty na polu, nie? Kiedy firma przyjeżdża? Firma? Pewnie kurde, jakoś może jutro. Z ciągnikiem chodzi ci, tak? Co? Chodzi ci z moim nowym ciągnikiem, czy... Nie, po odbiór klasa z wypożyczenia tego, wiesz, żeby zabrali ci. A, no to po żniwach się dogadaliśmy jednak, wiesz? A, to nie będą na dniach. Nie, nie. Ach. Chyba, że po żniwa, a tu się żniwa już powoli kończy. Ale tu żniwa, to wiesz, zależy kiedy oni sobie wybiorą. Ty jeszcze patrzyłem sobie właśnie wyświetlenia na Szalonym Farmerze, na tym drugim kanale, no nie? No. Gdzie tam odcinki są co drugi cztery dzień. W tygodniu. No to a, były wcześniej, co drugi, były wcześniej, no nie? Teraz są cztery w tygodniu. Mhm. I mam 4,5 miliona. 4,5? No, to... no, w 2023. No to kurde, zajebiście, no to dobry wynik. No. Kozacki, a ty od, jakby od początku tego roku działałeś na tym kanale, bo się nie pamiętam? Cały czas, cały czas. Od początku tego roku jakby? Od początku roku, no. Okej. Okay. No, no to słuchajcie, doćwar podczepiony, jak to się mówi. No, tego typu. Zobacz, włączyłem CB teraz, sąsiad mnie nie słyszy. Ogólnie to chcę zrobić reakcję na nim. Słyszysz? On mnie nie słyszy teraz, ja gadam. Także zrobimy reakcję na nim, on się spodziewa, że do ćwara tutaj podczepiłem. Zaraz go zawołam na pole, uciekajcie. Halo, słychać mnie? No co to się przerwało, gdzie ty coś byłeś? Coś musiało przerwać. To gdzie ty byłeś? No jechałem. To na ty... gospodarstwie przerywa? A mógłbyś do mnie na pole przyjść na chwilę?
To czekaj, dojadę do wysypowania, dobra? Już mam 66%. No dobra. No tutaj na górę nie będę go zatrzymywał, później może być problem, kurde, z ruszeniem. Kręci za nos. Już mnie kręci za nos, cholera, kichać mi się chce. Oj, od tego kurzu, bo to nieszczelne szyby robią. To od tego kurzu, to masakra. W klasach. Albo w tych dojczwarach badziewnych. To słuchaj, to ten dojczwar mój to akurat jest porządny sprzęt. Jak to mówią. To ty już wyjechałeś, gdzie ty jesteś? Bo cię nie widzę. No, bo tam możesz nie widzieć na razie. Dobra, to za ile będziesz tu na polu? Ale klasa widzę. No. Klasa to na górce stoisz klasę, a ciebie kurde, to na gospodarstwie jeszcze jesteś? No nie, no już zaraz wyjeżdżam na pole jakby. A, dobra, tego cię nie widzę, okej. No. Tak ten, jak wysypiesz to możesz dawać, co? Tu przyjść na pole. Dobra. Zaraz będę sypał. To dawaj, chłopie. A to wiesz, bo poczekam, jak ciebie jeszcze nie ma, zanim zajedziesz, to akurat jestem. Już ja jestem, już ja jestem, wiesz? Jak ja cię dalej nie widzę, patrzę w lewo cały czas, to jestem na wysokości kombajnu, nic poczekaj, nie to poczekaj chwilę. Dobra. A teraz? No widzę tam przyczepę tylko to... Co to jest za ciągnik czerwony taki? Przemalowałeś coś? Dawaj tutaj, bo przemalowałem do czwara, dawaj. No ty chyba zgłupłeś na czerwono do czwara przemalowywać. No dawaj, dawaj, bo ty nie widzisz z daleka, dawaj. Fajnie to wygląda. Czekaj. No fajnie, to nie wiem. Już to widzowie będą się śmiali z ciebie. No co ty? Czerwony dojczwar. Co to jest za traktor? Skąd ty masz Hej, zakupiłeś. No! To jest mój nowy... To ma 500 koni twoim zdaniem. To ma 500 koni, naprawdę, bo to po chip tuningu, to firmowo specjalnie silnik był przygotowywany, bo ja chciałem mocny. A, pierdziele mi się takie podobały. Serio? No przecież ja ci kiedyś mówiłem, że Casey mi się mega podobały. Ale co, ale dobra, a jaka jest twoja reakcja na niego? Podoba ci się ogólnie, czy nie? No co by tu no jest ładny, no. Jak mi się podobały kiedyś, to i teraz mi się podobają. Poczekaj, sąsiad. Poczekaj, spójrz na mnie. Ej, sąsiad, czemu masz łzy w oczach? Przepraszam. Nie mam. Ej, sąsiad... No jejku, no... Ale też bym takiego chciał mieć. No ja, ale aż... Za ile mi... Dobra, to ja go od ciebie odkupię, ja już kredyt spłaciłem. Nie, sąsiad, daj spokój, to jest specjalnie w firmie szykowany pode mnie. Podpisałem kontrakt z firmą Case. Nie, firma Case... mogę się przejechać chociaż? Możesz. Podpisałem kontrakt z firmą Case, oni nie chcą być gorsi niż firma Fendt. Powiedzieli, że czegoś będę potrzebował, żebym do nich dzwonił. Ale czerwone fotele, jak skórka, ja pierdź. A to powiem ci tylko tyle, sąsiad. To jest dopiero początek współpracy z firmą Case. Ja pierdź. Ale podoba ci się... Ej, sąsiad, czy ty płaczesz? Ale rusza. Widzowie, widziałem u sąsiada łzy, nie wiem czy to... 64 na godzinę tym da się aż słuchać. No! Specjalnie skrzynia jest tak zbudowana, żeby do transportu też się nadawał. No. Uważaj, uważaj, sąsiad, uważaj. No marzenie każdego rolnika. Sąsiad, ale też masz fajnego Fenda. Wiem, ale ty masz, no to jest zawsze nowsze. No, no już twój troszkę... Dobra, rozpędza mi, wyskakuje. Nie! Hamuj, hamuj! Ja pierdziele. Ale widzisz jaki zwrotny? Pojdzisz. Widzisz jaki zwrotny? To robiłem. Ale zwrotny, widzisz? No. Bo to są szerokie opony Michelina, bardzo dobre, przyczepne. Ty masz blachy nawet zrobione pod siebie? Mam, personalizowane, zobacz. Też zawsze takie chciałem. Personalizowane blachy, no. Tu nie ma przelewek, słuchaj, to jest wszystko zrobione po najwyższej, najwyższej jakości. Matko silnik, bo... specjalnie z tuningiem. Ale sąsiad, no. Ja pierdzielę, no jejku, no nowy ciągnik sobie kupiłem, a ja nie wiem o co ci chodzi. Co dziękuję? Co dziękuję? Sąsiad, no już nie zazdroś tak mi nowego sprzętu. Muszę pooddychać. Sąsiad. Coś duszno mi się zrobiło. Jak duszno? Sąsiad, może chcesz wody? Chyba cały czas tak kombajnie. A chcesz wody? Może się napić, bo mam lodówkę jeszcze w kejsie, jak coś. O Boże, jeszcze mi gorzej. Nie no, sąsiad, chcesz? Bo mam lodóweczkę. Nie chcę. Ale zimniutka, o zobacz jaka zimniutka, jak dobrze lodówka chodzi, zobacz. Czekaj chwilę. Wszystko w porządku, jak coś to... Ja pierdolę. Nie.
Lepiej mi się zrobi, jak się zakopię pod obciążeniem. Nasyp mu tego zboża. No to ci od razu mówię, że na pewno się nie zakopię, bo... Ja ci pomogę w tych żniwach, nasypuj tego zboża. No ale jest już wysypane. Jak wysypane, jak to jest pusto na przyczepie. Ale bo ja wysypałem poprzednim transportem. A, to jadę do siebie wysypię. Na moją przyczepę. Nie! Bo ja nie! Dobra, przetestujemy. I tak on się nie zakopie i tak! Widzowie, sąsiad zazdrości mi, ja pierdzielę. To jest, widzowie, to jest najpiękniejszy widok. Widzieć sąsiada, jak mi zazdrości. To jest najpiękniejszy widok, bo przypominam sobie, jak on mi pokazał wtedy tego Fenda. Tak samo kombajn. Chociaż taki malutka taka chwila, nie? O kurde. Dobry tutaj kawałek wykoszony. Dobry tu już wykoszony, takim kombajnem kosić, to się nie ma co dziwić. Sąsiad, nie przejmuj się! Nasyp mu tu. Czekaj, to ja wykręcę tym kombajnem. Mogę się karnąć, bo się nim jeździłem. Czekaj, to ja dojadę do końca, żeby był pełny zbiornik. A, bo ja się nim jeszcze nie jeździłem, to mogę może ja dojechać? Nie. No weź! Jeszcze nim nigdy nie jeździłem. To zaraz chcę zrobić przejazd, jak ja dokoszę. No weź! No dobra. Dobra, ale idź się do domu umyj. O ty. Nie ładnie. Zagurzony jesteś. A ty to co, nie? Nie. Ty jeszcze gorzej jak ja. A stań przy tym, przy Fendzie. O, zaraz zrobimy porównanie. Dobra. Powiem ci tak. Powiem ci tak. Co ci tak szarpie ten kombajn? Jak mogę zapytać? I on czasami tak lubi poskakiwać, wiesz, bo to tylko siedzice takie dostosowują się do terenu. Dobra, sypiemy? Sypiemy! I to jeszcze jak? Tylko ciekawe, czy rama w tej ptaczepie wytrzyma. W mojej? No. Człowieku, zobaczcie, jak on się prezentuje, ten Magnum, ja pierdziele. Coś pięknego, sąsiad, naprawdę. Jego ta bryła, no cudowny ciągnik, jak ja się cieszę, że mam taki fajny ciągnik, nie? Całe szczęście, że sąsiad nie ma takiego. Ciesz się, ciesz. Dobra, cyk, sypiemy, sypiemy. Co ty myślisz, że on pod obciążeniem się zakopie? Pod górę? Się grubo mylisz. A ile tu zbiornik ma pojemności? A ile chcesz? No, to pewnie zbiornik ukosiłeś. A jak? Widzowie, to jest... takie obciążenie, że on się na pewno będzie kopał. Tak? To sprawdzimy. Ja podejrzewam, że nie. Rób jeszcze specjalnie naprzód syp, żeby on tu było największe obciążenie. Z przodu. Ja nasypię ci, zaraz będziesz płakał, jak rama pójdzie. Aleluja z nim. Zobaczymy, sąsiedzie, widzowie, to będzie wiekopomna chwila. Jeżeli się nie zakopie, to sąsiad będzie pewnie smutny. Zobaczymy, kto lepiej ruszy pod górę z obciążeniem. Ustaw się koło Fenda, no. No i zaraz udowodnię, co jest lepsze. Moim zdaniem Fend jest gorszy, to jest moje zdanie. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Dobra, ogień? Ogień, chodź. No już ja jadę. Ile masz tam nasypane? Ja mam 17-100. 17-100 mam. Patrz, jak się trafiło. Ostra góra przed nami. Dobra, poczekaj, robimy zawody. Ustawię się koło ciebie. To ci od razu... Zaproponował przeciąganie liny, ale przecież się obstrasz pewnie. To ja ci od razu mówię, że... Że Case wygra, nie? Bez obciążnika jeszcze jedzie. Ale poczekaj, jakoś mniej więcej tako? Będzie równo? No to muszę podjechać, ej. No... I kto pierwszy do... No dobra, to musi być odliczanie. Do kombajnu. Po twój kombajn. Nie, no do Mojego? No. Dobra. Dobra. 3, 4, start. O, dawaj Case, dawaj! Dawaj Case! Ja mam cięższą przyczepę, bo krampę lepsze przyczepy robię. Dawaj Case! Dawaj, jedziesz! Jedziesz! Mniejszą górę miałeś! Tam, mniejszą górę jedziesz, dawaj! Ale jajco, Fend w tyle, Fend w tyle! Do twojego się ścigamy, tak? No jak do mojego? To ty masz mniejszą drogę, to ty masz mniejszą drogę w takim razie! Nie, ty masz mniejszą! Widzowie, ogień! Dobra, już teraz to po tobie, jedziemy pod mój kombajn. Co to za nieuczciwa zagrywka? Co to ma być? Dobra, koniec zabawy, nara. Ej, sąsiad, co, pogniewałeś się? Obciążnik se podarłem tylko trochę. Sąsiad, co, ty pogniewałeś się? Halo? Weź. No, daj spokój, no po prostu bym lepszy ciągnik. Nie dawać. A to już nie jest twoja sprawa.
Przepłaciłeś pewnie, no bo się wstydzisz powiedzieć, przepłaciłeś. Nie, no. nie przepłaciłem. A, już mi się lepiej na sercu zrobiło, przepłaciłeś, nie, dobra. Nie, właśnie miałem duże rabaty, ze względu na promocję. Ile? Rabat dostałem w wysokości chyba 30% na ten ciągnik. Ja chyba tracę przy... Tracę chyba przytomność. Ej, sąsiad! Widzowie, co się z sąsiadem dzieje? Szybko! Halo! Sąsiad! O kurde! Sąsiad, żyjesz? Halo! Halo! No nie! Sąsiad! Obudź się! Co się stało? Co? Zemdlałeś! Co? Musiałem wejść do ciebie do kabiny! Ja? No? Jak zemdlałem? To od tej pracy? No... Wszystko jest git? Okucnij sobie, spokojnie. Gadaliśmy sobie i nagle powiedziałeś, że mdlejesz. Po dobra, czym? Sąsiad, czego mdleję? Po tym jak się dowiedziałeś, że dostałem 30% rabatu na case'a. To ty masz case'a? Sąsiad! Ja pierdzielę, widzowie. Halo! Obudź się! Chłopie! Co się stało? No kurde, zemdlałeś! Jak? Co się... Ja nie pamiętam. No zemdlałeś! Źle się poczułeś, zemdlałeś. Ale mnie głowa boli. No nie, może gdzieś przypieprzyłeś. Serce mi bije szybko, tak. Uspokój się, napij się wody. Masz, napij się wody. Czekaj. Spokojnie, no to, że mam case'a, to nie znaczy, że musisz mdleć. Dobra, widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. No reakcja sąsiada, jak widzicie, już nie będę go dobijał. A co? No, że mam 30% rabatu dostałem na case'a. Ja pierdzie, jak mi źle. Usiądź sobie. Widzowie, już go nie będę dalej stresował. Bo jestem w złym stanie, sąsiad, naprawdę. Dobra, widzowie, trzymajcie się, do następnego. Na razie.